Bartek Waśniewski po tragicznej śmierci swojej córki całkowicie zmienił swoje życie. Ciężko uwierzyć w to, jak teraz wygląda jego codzienność. Ojciec małej Madzi chce zapomnieć o tym, co spotkało jego rodzinę. Bartek Waśniewski kilka lat temu znalazł się na medialnym świeczniku z powodu tragicznej śmierci swojej córki, Madzi. Półroczna dziewczynka została zamordowana przez własną matkę. Po tym dramacie, mężczyzna zupełnie zmienił swoje życie. Bartek Waśniewski rozpoczął nowe życie poza granicami kraju. Do zabójstwa małej Madzi doszło 24 stycznia 2012 w Sosnowcu. Z początku matka niemowlaka przekonywała całą Polskę, że jej córka została uprowadzona, później próbowała przekonać służby, że dziewczynka zginęła wskutek niefortunnego wypadku. Kobieta rzuciła dzieckiem o podłogę, a następnie udusiła je i ukryła zwłoki. W tym samym roku, kiedy ogłoszono wyrok Katarzyny Waśniewskiej, jej mąż złożył pozew o rozwód. Bartek Wasiński postanowił rozpocząć nowe życie i zaraz po zakończeniu swojego małżeństwa wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Tam jego losy potoczyły się w zaskakujący sposób. Bartek Waśniewski rozwiódł się z Katarzyną i zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Bartek Waśniewski podjął pracę jako kelner w hotelowej restauracji pod Londynem. Powoli stanął na nogi, a w Polsce umilkły echa skandalu, związanego z jego rodzinną tragedią. Wkrótce zapomniano o mężczyźnie, jednak kilka lat po tragedii media obiegły nowe informacje o aktualnym życiu ojca małej Madzi. Waśniewski zmężniał, nabrał masy, a na jego ciele pojawiło się wiele tatuaży. Wszystko to związane jest z jego nową pasją. Dopiero jeden dzień szkoły za nami, a już zamykają kolejne placówki. Nauczanie stacjonarne może zniknąć szybciej, niż myśleliśmy. Mężczyzna znalazł nowe hobby i zaczął trenować sporty walki. Wystąpił nawet jako zawodnik na wystąpił na gali MMA w brytyjskim Bournemouth, zorganizowanej przez organizację Ultra MMA. Wasiński wygrał swoją walkę, pokonując swojego przeciwnika w zaledwie 5 minut. Dochód z biletów na galę został przekazany na cel charytatywny, czyli walkę z rakiem. Źródło: Fakt 24.